Dzień dobry, Lucas Hernandez oficjalnie w Bayernie Monachium. Miałem nagrać odcinek w tym tygodniu o hetafę, natomiast jako, że doszło do tak gigantycznego transferu transferu, który dwukrotnie bije rekord Bayernu. Wcześniej najdroższym zawodnikiem był Korentę Tolisso za 40 milionów euro z małym haczykiem, to jednak trzeba temu transferowi poświęcić więcej uwagi. Spotkałem się z takimi opiniami, zwłaszcza na Twitterze, że Bayern kupuje kota w worku, że Bayern przepłaca, że Bayern nie powinien wykładać 80 milionów euro za takiego zawodnika. Natomiast moim zdaniem jest to cena absolutnie adekwatna do wartości Lukasa Hernandesa na rynku, do potrzeb Bayernu, który musiał sięgnąć głęboko. Do kieszeni i szczerze mówiąc, dziwią mnie takie głosy, bo ja wręcz uważam, że Lukas Hernandez jest za tani w tym przypadku. Wiem, że może to brzmieć dla niektórych wręcz obrazoburczo, natomiast spójrzmy sobie na sytuację w taki sposób. Lucas Hernandez to zawodnik, zawodnik z rocznika 96, czyli piłkarz wciąż młody, jak na swoją pozycję wręcz bardzo młody, a wciąż pozostaje mu ponad dekada grania, tak chyba śmiało można powiedzieć. To raz. Druga sprawa, Lucas Hernandez to zawodnik, który może wystąpić na dwóch pozycjach, na lewej obronie i na środku. Na lewej zdobył mistrzostwo świata z Francją, na środku obrony wielokrotnie występował w barwach Atletico i pokazywał, że nadaje się tak samo na jedną i na drugą pozycję. Czyli wszechstronność Czyli problem bogactwa dla trenera. Kolejna sprawa doświadczenie. Tak jak Bayern można powiedzieć, zaryzykował sprowadzaniem takiego zawodnika jak Renato Sanchez, który wcześniej występował w Benficie, tak tutaj mamy do czynienia z zawodnikiem, który ogrywał się w jednym z najlepszych klubów na świecie, w klubie na poziomie Bayernu Monachium, nie ma co się czarować, czyli Atletico. Ma doświadczenie z Ligi Mistrzów, ma doświadczenie z Mistrzostw Świata wspomnianych przeze mnie, zdobył Ligę Europy, walczył o Mistrzostwa Hiszpanii. To jest zawodnik, który jak na swój wiek, jak na Pozycję, na której występuje, ma olbrzymi dorobek. Problem polega jednak na tym, że Atletico wpisało mu zbyt niską klauzulę, czyli przedłużając umowę z Lukasem Hernandezem przed rokiem wydaje się dzisiaj, że należało wpisać mu po prostu wyższą klauzulę wiadomo, że łatwo jest mówić teraz ustawiając sobie aparat w mieszkaniu na ochocie, natomiast jest to zdecydowanie trudniejsze, kiedy przychodzi już do negocjacji pomiędzy Enrique Cereso, Hilem Marinem a agentem Lucasa Hernandeza natomiast no, fakty są takie, że taki piłkarz po prostu powinien mieć wyższą klauzulę bo 80 milionów euro tym bardziej po transferze Werdziela. Dyka, Southampton do Liverpoolu to są żadne pieniądze. Kiedy Van Dijk przenosił się na Anfield, mnie szczerze mówiąc ta kwota dziwiła, ale też nie spodziewałem się, że ten zawodnik aż tak się rozwinie w zespole Jurgena Kloppa. Dzisiaj śmiało można powiedzieć, że Van Dijk jest jednym z najlepszych środkowych obrońców na świecie. Kto wie, może najlepszym, że z De może tworzyć najlepszą parę stoperów w piłce międzynarodowej, a przecież wydawało się, że takim duetem będzie Varane i Umtiti. No i generalnie wszystko w futbolu się zmienia. Diego Simeone ma teraz wielki problem, ponieważ Atletico przechodzi wymianę pokoleniową. Spójrzmy sobie bardzo dokładnie na defensywę Los Colchoneros. Na prawej stronie mamy Santiago Ariasa, zawodnika solidnego, ogranego, także z doświadczeniem z Ligi Holenderskiej, już z Primera Dywizjon i z Mistrzostw Świata. Powiedzmy, że jakoś w miarę zabezpiecza prawą stronę. Do tego Juan Fran, zawodnik wiekowy, bardzo doświadczony, już nie tak przydatny jak wcześniej. Natomiast to jest piłkarz, któremu brakuje. Trzech meczów, by automatycznie została przedłużona jego umowa na kolejny sezon. Rozegrał 22 spotkania, potrzebuje 25. Jeśli chodzi o środek obrony, pozostaje nam Jose Maria Jimenez, zawodnik, o którego już teraz pytają największe kluby na świecie. No i też jeden z największych talentów, jeśli chodzi o środek obrony. Wiadomo, że patrząc na stoperów, zawodnicy 24-23 letni wciąż mogą być postrzegani jako piłkarze jak najbardziej przyszłościowi. Stefan Sawicz u boku Jimeneza, zawodnik dla mnie dość przeciętny jak na ten poziom. Natomiast mówi się o tym, że Atletico może wysłuchać ofert za tego piłkarza, że jest otwarty na ewentualną sprzedaż. I dochodzimy do postaci najważniejszej, do postaci ikonicznej, do Diego Godina. Nie jest tajemnicą, że Urugwajczyk jest posłowie z Interem. Pojawiły się informacje o tym, że przeszedł już testy medyczne właśnie w Interze i on opuści Atletico. Na czym polega problem? Atletico ma dość specyficzną politykę, jeśli chodzi o kontrakty zawodników po 30 roku życia. To znaczy, jeżeli przekroczyłeś 30, to umowa będzie odnawiana co roku. Jest to moim zdaniem dość dziwne, że władze tego klubu nie robią wyjątku dla takich postaci jak Filipe Luis. Czyli zawodnik, który też poniekąd mógł być traktowany jako konkurent dla Lukasa Hernandesa na pozycji lewego obrońcy, ale także dotyczy to oczywiście Diego Godina, a wcześniej także Gabiego, który opuścił estadio Wanda Metropolitano i za którym oczywiście Diego Simeone nadal tęskni, no bo to była, druga, to była prawa ręka Diego Simeone na boisku, tak śmiało można powiedzieć. Natomiast do czego zmierzam? Gdyby Atletico w tym momencie miało takiego zawodnika jak Robert Lewandowski, któremu zostałby rok kontraktu, Przecież gdyby władze Los Colchoneros przedstawiły Polakowi ofertę przedłużenia umowy o rok, to on po prostu zabiłby ich śmiechem i tak samo mógłby postąpić Diego Godin. Moim zdaniem te władze po prostu robią błąd, że nie starają się troszkę odejść od tej polityki i nie poszukać wyjątku właśnie chociażby w takich postaciach jak Diego Godin czy Filipe Luis, które wciąż mogą dać bardzo wiele. No a biorąc pod uwagę fakt, jak wielu zawodników takich symbolicznych dla Atletico opuściło ten klub w ostatnim czasie, czyli właśnie Gabi, wcześniej Thiago Mentez, także nawet Fernando Torres. Mówimy o zawodnikach, którzy bardzo wiele znaczyli w szatni. Wydaje mi się, że jeżeli do tego dołączymy odejście Lukasa Hernandeza, który od razu obskoczyłby Ci tutaj dwie pozycje, to jest to, że jest to po prostu dziura nie do załatania. Ja dzisiaj przejrzałem sobie hiszpańskie media. I sprawdziłem kogo Atletico bierze na celownik. Tutaj mówi się o takich nazwiskach jak Alex Teles, jak Nico Taliafiko, jak Ruben Dias ten ostatni to obrońca Benfica. Mówi się o tym, że Atletico zamierza ściągnąć aż czterech obrońców w najbliższym oknie transferowym. Pieniądze oczywiście będą, być może nawet pięciu, gdyby odszedł Stefan Sawicz. Natomiast pytanie czy to wystarczy, bo można próbować tam wdrażać jakichś nowych piłkarzy, natomiast nie zawsze się to sprawdza. Takich przykładów mamy w Atletico w ostatnich latach mnóstwo, bo nie sprawdził się Jackson Martinez, nie sprawdził się Luciano Vietto, Jelson Martinsz w ostatnim czasie. No można tego wymieniać, tych nazwisk naprawdę mnóstwo, do tego stopnia, że Diego Simeone musiał sięgnąć ostatnio po zawodników z kantery chociażby po młodego środkowego obrońcę Francisco Montero. To jest piłkarz, którego możecie kojarzyć, bo gra w takich okularach jak Edgar Dawid. To oczywiście efekt urazu siatkówki, jeżeli dobrze pamiętam w przypadku tego zawodnika, natomiast kadra Atletico jest niesamowicie wąska. Dlaczego? Z kilku względów. Po pierwsze, kontrakt Antuana Griezmana ponad 20 milionów euro rocznie, co wpłynęło po pierwsze na wymagania kontraktowe innych zawodników. To znaczy już teraz mówi się o tym, że po podwyżkę zgłosi się Saul, a także Diego Costa, kiedy zdobędzie kilka bramek więcej. Po drugie, kadra jest po prostu wąska, i oczywiście do tego dochodzi kontrakt Oblaka. To jest istotna sprawa, bo pieniądze z transferu Lucasa Hernandesa w jakiejś mierze pójdą oczywiście na nową umowę dla Słoweńca. To jest rzecz absolutnie nieodzowna, bo przy tych wszystkich brakach w defensywie, o których wspomniałem, trzeba po prostu jak najpilniej dogadać się z Janem Oblakiem, właśnie w sprawie przedłużenia tego kontraktu. Atletico ma problem, bo po prostu ma wąską kadrę w tym momencie. Ten klub czeka rewolucja w letnim oknie. Niewykluczone, że władze będą chciały pozbyć się kilku zawodników, którzy nie do końca sprawdzili się na stadio Wanda Metropolitano. Tutaj mam na myśli takich piłkarzy jak Vitolo. Piłkarz, któremu bardzo przeszkodziły problemy zdrowotne. To jest w ogóle dłuższa saga. Być może kiedyś o tym piłkarzu zrobi jakiś oddzielny odcinek. A także Tomale March, czyli zawodnik, który kosztował 70 milionów euro, który teoretycznie miał świetnie pasować do Atletico, który skrócił swój urlop po Mistrzostwach Świata po to, żeby lepiej dopasować się do wymagań Diego Simeona, a także profe Ortegi. Czyli tej mitycznej postaci, która przygotowuje fizycznie zawodników los Colchoneros. Tymczasem okazuje się, że Lemar nie potrafi pokazać swojej osobowości na boisku, czyli gra na alibi, czyli przechodzi obok meczu, czyli nie potrafi w jakiś sposób wykorzystać tych umiejętności, gry między liniami, podania, dryblingu itd, i dalej, które tydzień w tydzień demonstrował w Monako. To był piłkarz, który tam robił ogromne wrażenie. A w Atletico jak na razie się spala może poza nielicznymi meczami, natomiast Lemara oczywiście jeszcze nie skreślam, ponieważ moim zdaniem gdyby Atletico zapłaciło za tego zawodnika 30 milionów euro czy 40, czyli powiedzmy takie kwoty jakie trzeba było wydać właśnie między innymi na wspomnianego Jacksona Martineza, to kto wie czy już ktoś tam nie otwierałby po prostu drzwi Tomasowi Lemarowi, tymczasem wydaje mi się, że że jeszcze jakimś zaufaniem ten zawodnik będzie się cieszył. Lukas Hernandez to piłkarz, który cieszył się z kolei wielkim zainteresowaniem na rynku transferowym. Chciał go Pep Guardiola do Manchesteru City. Sam Lucas przyznał, że odrzucił przed dwoma laty gigantyczną ofertę z Realu Madryt, który kupił przecież jego brata, Teo Hernandeza, który obecnie występuje w Realu Sociedad w ramach wypożyczenia i to jest ciekawe, że Atletico na dwóch naprawdę młodych zawodnikach, na dwóch braciach Hernandez zarobiło 100% 10 milionów euro, jeżeli dobrze liczę. Tak. To, to jest absolutnie olbrzymia kwota. Olbrzymia, tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że Teo nie liczył się praktycznie w ogóle w dorosłej drużynie Diego Simeone. Jeżeli gdziekolwiek grywał, to w rezerwach. Później wybił się na wypożyczeniu w Deportivo Ala No i dalszą część historii, oczywiście, znacie. Natomiast skupmy się na Lukasie Hernandezie. To jest symbol nowej polityki Bayernu. Uli Henes, a także Karl-Heinz Rummenigge zapowiadali, że ten rekord, czyli pieniądze wydane za korentena, to Liso. 40 milionów euro, wkrótce zostanie pobity, natomiast nie będzie żadnego szaleństwa, nie będzie transferów ala Neymar za ponad 200 milionów euro, natomiast yy, można spodziewać się chyba, że Bayern te 200 milionów wyda, natomiast na innych zawodników, tutaj wymienia się różne nazwiska, Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi, Trwają rzekomo negocjacje cały czas z Chelsea. Nikola Pepe, z ciekawo... tak w ramach ciekawostki, Christophe Galtier, czyli szkoleniowiec Lille, przyznał w jednym z wywiadów, że wie, że jeden z klubów klasy światowej straci dwóch z kolei światowej klasy skrzydłowych i może tam trafić właśnie Nikola Pepe. Co tu dużo mówić? Czy znajdziemy jakiś inny taki klub? No nie. Prawdopodobnie chodzi o Bayern Monachium, do tego gdzieś pojawia się w tle Timo Werner pojawia się Julian Brand. Jakimś ułatwieniem może być fakt w kontekście Kaja Hawersa z Bayeru Leverkusen, że to jest zawodnik, który pracuje z tym samym agentem co Serge Gnabry. Od 2020 roku zawodnikiem Bawarczyków będzie Jan Fite Arp, największy talent HSV. Natomiast to jest oczywiście melodia przyszłości. Piłkarz z rocznika 2000, a Lucas Hernandez to jest nie tylko przyszłość, ale też Terazniejszość. Jakiś czas temu władze Bayernu mocno skrytykował m.in. Stefan Effenberg, który stwierdził, że to właśnie Uli Henes, a także Karl Heinz Rummenigge mogą być wielkim problemem właśnie klubu z Monachium. Już niedługo swoją drogą dołączy także Oliver Kahn jako działacz, wiele na to wskazuje. No i Effenberg mówił, że, hum, że Hennes i Rumenigę popełnili wielki błąd, jeżeli chodzi o odmadzanie i planowanie w ogóle składu, i że Bayern w tym momencie powinien pozbyć się pięciu, powiedzmy sześciu zawodników, bo czas na impulsy z zewnątrz. Transfer Lukasa Hernandesa, a także wcześniej Benjamena Pavarda za ponad 30 milionów euro ze Stuttgartu, swoją drogą Bayern od razu ściągnął sobie dwa boki obrony reprezentacji Francji z Mistrzostw Świata, zabezpieczając. Pozycje skrajnych defensorów w swojej kadrze, a także potencjalnie środek, natomiast transfery Pawarda i Hernandesa prawdopodobnie będą oznaczały odejście kogoś. Kogo? No, nie ma co ukrywać, że Bayern powinien opuścić albo Jerome Boateng, albo Mac Hummels, albo obaj ci zawodnicy. Boateng flirtował z PSG w letnim oknie transferowym. O Hummelsa pytała m.in. Chelsea. Myślę, jeżeli miałbym typować, że jeżeli jeden z tych dwóch zawodników miałby nalegać na pozostanie w Monachium, to byłby do Hummel's, a Boateng będzie palił się do odejścia, ponieważ mamy jeszcze Niklasa Zyle, obecnie podstawowego obrońcę reprezentacji Niemiec i także piłkarza, który będzie częścią tej wymiany pokoleniowej. Trener Bayernu, kimkolwiek on będzie, czy będzie to Niko Kovac, czy ktokolwiek inny, będzie miał teraz wielki problem luksusu, jeżeli chodzi o defensywę. To znaczy, możemy sobie to przeanalizować w następujący sposób. Na prawej obronie jest Kimisi Pawar. Można tutaj oczywiście rotować. Pawart grywał w Stuttgarcie na, nawet na pozycji defensywnego pomocnika. Pawart może być też stoperem. Kimiś, prawy obrońca, widziany przez Pepa Guardiola na pozycji środkowego pomocnika, także przez Joachima Lewa, mówi wprost: Ja na dłuższą metę chcę grać na szóstce. Co siłą rzeczy oznacza, że ten Kimiś, który grywa tutaj. Będzie dodatkową alternatywą na pozycję numer 6 dla Tiago Alcantary, a także Javier Martineza. Co. więc przy okazji tych transferów Pawarta i Hernandeza, przy okazji widzimy, jak wielkie przetasowania można w ogóle zrobić w tej całej taktyce Bayernu. No ale dobrze, jedziemy dalej. Mamy następnie środkowych obrońców. Możemy sobie ustawić tak: Pawart i Zyle. Zyle, Hernandez. Y... Zyle Pawart. Jest jeszcze Dawid Alaba z lewej strony, czyli mamy lewego obrońcę. Tam może wystąpić także oczywiście Lucas Hernandez, a gdzieś w tle cały czas przewija nam się jeszcze Mats Hummels i oczywiście Jerome Boateng. Można Alabę przesunąć wyżej. Widzieliśmy ostatnio w meczu Polski z Austrią, ile ten zawodnik jest w stanie dać z przodu. No Można kombinować praktycznie na wszelkie możliwe sposoby, a to jeszcze nie jest koniec wzmocnień, bo ostatnio mówił przecież Uli Henes. Gdybyście wiedzieli, jakie my mamy transfery zaplanowane na lato, podejrzewam, że nie chodziło. Jedynie o Lukasa Hernandesa, także na potwierdzonego wcześniej Benjamina Pawarda. Tak więc no, opcji tutaj będzie absolutnie mnóstwo, a dzisiaj słuchając hiszpańskiego radia, przysłuchiwałem się właśnie dyskusjom na temat tego, jak byli zawodnicy Atletico oceniają odejście Lukasa Hernandesa. I na ciekawą rzecz zwrócił uwagę Alvaro Dominguez, były obrońca Atletico, który później przeniósł się do Borusy Münchengladbach, natomiast z powodu kontuzji musiał zakończyć karierę. I tenże Dominguez stwierdził, że piłkarzom występującym w Premiera. Divizion to jest taki fajny niuans taktyczny. Łatwo zaadaptować się do rozgrywek Bundesligi, ponieważ w Primera Divizion, ze względu na czystą jakość, umiejętności techniczne poszczególnych piłkarzy, obrońcy częściej muszą bronić jeden na jeden i wchodzić w pojedynki. Natomiast w Bundesliga ważniejsze jest bronienie strefą, bronienie w bloku, bardziej liczysz na asekurację swoich kolegów, więc Lukasowi powinno być. Łatwiej, tak naprawdę. Natomiast niektórzy dziwią się, że Hernandez decyduje się na przejście do klubu, który wręcz co roku ma wpisane to Mistrzostwo Bundesligi, klubu, który ostatnio miewał problemy w Champions League i klubu, który wcale niekoniecznie jest lepszy, właśnie niż Atletico. O tym mówił m.in. Paulo Futre, czyli były reprezentant Portugalii, także były piłkarz Atletico, że on jest troszkę rozczarowany, ponieważ liczył, że Lucas Hernandez to będzie ta bandera Atletico. Tak się mówi o piłkarzach, którzy stają się postaciami symbolicznymi. To znaczy, jeżeli mielibyśmy sobie wyobrazić Atletico w następnych latach, to od razu łączymy je z postaciami typu Koke, typu Saul, typu Lucas Hernandez, typu Antoine Griezmann. No właśnie, to jest kolejny temat do dyskusji, ponieważ no, zaczyna po raz kolejny Griezmann, gdzieś delikatnie wysyłać sygnały, że mógłby trafić do Barcelony. Jak to się skończy, nie wiadomo. Natomiast jeżeli Antoine Griezmann mówi w którymś wywiadzie, że ma dość tego, że cały czas łączy się go z innymi klubami, to to mnie to troszkę śmieszy, ponieważ mówimy o piłkarzu, który by zakomunikować decyzję o swojej przyszłości po prostu wyprodukował film. Co istotne, Lucas Hernandez z Atletico tak naprawdę już się pożegnał. Lucas już teraz jest historią Atletico, ponieważ ten zawodnik praktycznie... Wraz z przeniesieniem się do Bayernu od razu poddał się operacji w Austrii, położył się na stół operacyjny w Innsbrucku po to, żeby załatwić temat swojego więzadła w kolanie. Dolegliwości dokuczały mu już od dłuższego czasu. Pan Miller Wolfart, czyli znany lekarz Bayernu, polecił właśnie Francuzowi, żeby położył się na stół operacyjny już teraz. Jeżeli jakiś kibiców Atletico to bulwersuje, że Los kołczone stracą zawodnika już teraz, a nie, nie będą mogli z niego skorzystać do końca sezonu, no to jednak tutaj usłyszałem pewien głos rozsądku właśnie w hiszpańskim radiu, że z drugiej strony, jeżeli piłkarz cały czas ma problemy zdrowotne, no to przecież nie zabronisz mu, bo chciałby wreszcie ten swój problem rozwiązać. A władzom Bayernu także zależy na tym, żeby mieć piłkarza po prostu gotowego już na okres przygotowawczy, żeby Niko mógł trenować z Lukasem Hernandezem. W pełni zdrowym, w pełni sił od pierwszego dnia, dlatego też Lukas przejdzie tę rehabilitację w Monachium już w najbliższym czasie. Francuskie media podają, że będzie obok Roberta Lewandowskiego najlepiej zarabiającym zawodnikiem. Atletico. No i cóż, no myślę, że na Estadio Wanda Metropolitano takiego zawodnika po prostu z miejsca nie da się zastąpić, myślę, że to jest gigantyczna strata i myślę, że to jest też transfer symboliczny dla tego letniego okienka z kilku względów, ponieważ jest to transfer, który pociągnie karuzelę ruchów w Atletico, czyli czeka nas rewolucja na Estadio Wanda Metropolitano, przy okazji jest to transfer symboliczny dla Bayernu ponieważ Bayern bije dwukrotnie swój rekord transferowy i zaczyna rozpędzać tę swoją ofensywę transferową. Transfer symboliczny także, jeżeli chodzi w ogóle o rynek, ponieważ mamy potwierdzenie, że środkowi obrońcy, Wide Van Dijk, Wide Lucas Hernandez będą bardzo drodzy, ponieważ obrońcy wygrywają trofea, a napastnicy wygrywają mecze, jak mawiał klasyk, dlatego, dlatego też absolutnie, nie musimy nastawiać się na to, że jedynie ofensywni zawodnicy będą kosztowali fortunę, i wydaje mi się, że jakkolwiek to letnie okno będzie, będzie się toczyło, jakiekolwiek transfery zobaczymy latem. Moim zdaniem, Lucas Hernandez jest absolutnie jednym z najważniejszych transferów tego okna, i wydaje mi się, że Atletico popełniło błąd po prostu wpisując mu tak niską klauzulę. To tyle, jeżeli chodzi o. o postać Lukasa Hernandeza i te ruchy w Bayernie czy w Atletico. Wydaje mi się, że dość dokładnie naświetliłem to, co dzieje się na Wanda Metropolitano, a także w Monachium. Będzie jeszcze wielokrotnie okazja, żeby na tym wszystkim się skupić. Natomiast w kontekście już najbliższego tygodnia chciałbym zaprosić Was na Q&A. Wiem, że zapowiadałem coś takiego już wcześniej, natomiast pojawia się bardzo wiele różnych pytań w komentarzach. Więc jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, czy to jeżeli chodzi o moją pracę, czy, czy w ogóle o piłkę, o cokolwiek chcielibyście zapytać, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja jeszcze zawieszę taki post tam w tym dziale Społeczność na YouTubie, gdzie będziecie mogli zadawać te pytania i postaram się w przyszłym tygodniu na nie odpowiedzieć. No i myślę, że w przyszłym tygodniu, jeżeli czas pozwoli, nagram odcinek o hetafę. Przy okazji chciałbym Was zaprosić do oglądania najbliższych transmisji na antenach Kanal Plus. To znaczy, w najbliższy weekend będziecie mogli zobaczyć derby Barcelony. Ja z mojej strony zapraszam na derby, mini-derby Madrytu, czyli Leganes-Hetafe. Uważam, że, to, że jest to spotkanie bardzo istotne pod kątem walki Hetafe o Ligę Mistrzów. Tutaj absolutnie nie przesadzam i myślę, że to może być. Niezłe spotkanie do obejrzenia. Także chociażby dla trenerów pod kątem taktyki, ponieważ hetafe i Leganes zgrają mało po hiszpańsku. Słyszymy się też przy spotkaniu Lipsk-Herta w sobotę. Także uważam, że będzie to świetny mecz. Swoją drogą, ostatni mecz Herty z Borussią Dortmund to było jedno z najlepszych spotkań, jakie w ogóle miałem okazję komentować w Bundesliga. A w poniedziałek słyszymy się przy Premier League, to znaczy mecz Arsenalu z Newcastle. Zapraszam na transmisję w imieniu Andrzeja Twarowskiego i, i także w moim imieniu. No i cóż, to by było tyle. Będę Was informował, co tutaj będzie się działo na tym kanale. Jeżeli dojdzie właśnie do takich petard transferowych, jak odejście Lukasera na do Monachium, to z pewnością jakieś swoje plany przesunę i trzeba będzie na tym się skupić. Zobaczymy, gdzie za moment wyląduje Delicht, ponieważ jeżeli ten piłkarz zdecyduje się na Bayern, bądź na Barcelonę, a wiele wskazuje na to, że te kluby mają największe szanse na pozyskanie środko środkowego obrońcy Ajaxu, to z pewnością coś się tutaj pojawi. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego razu. Dziękuję też tradycyjnie za wszystkie łapki w górę, za subskrypcję i tak dalej. Do usłyszenia w Kanal Plus przede wszystkim.